dobry. W nowym magazynowym wydaniu Wilnoteki witają Państwa Edyta Maksymowicz i Walenty Wojnilo. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka nowych działów, takich jak Teki Wilnoteki czy Alfabet Wileńszczyzny. A dzisiaj w audycji. Trzydniowa strzelanina w Domu Polskim w Wilnie. Wybory Polaka Roku. Po raz kolejny z rzędu Soleczniki górą. Polska Akcja Wyborcza rozpoczyna rok wyborczy od podegrzania elektoratu. Pracownicy litewskich kolei nie mogą rozmawiać w pracy po polsku, ale wolą o tym nie mówić. W alfabecie wileńszczyzny dziś M jak Mejsza Gola. W Wileńskim Domu Kultury Polskiej, jak zwykle w styczniu, rozlegały się strzały, ale doborowych strzelców z pistoletu i karabinka pneumatycznego interesował tylko Puchar Klubu Sportowego Polonia Wilno. Właśnie Polacy są organizatorami największego międzynarodowego turnieju strzeleckiego w krajach bałtyckich. Poziom wzrasta. Dzisiaj była powtórka rekordu Litwy w karabinku wśród kobiet. 394. Wynik mniejszy z 594 w karabinku to dałoby chyba licencję na olimpiady, że to było na mistrzostwach Europy. Kadra nasza narodowa Litwy wystąpiła super. Mamy szansę dwie licencje otrzymać kwoty na olimpiadę do Londynu. Do Wilna tradycyjnie już przyjeżdżają sportowcy z Polski, Łotwy i Estonii. Tego roku nie ma Ukrainy, ale dołączyła Rosja i Białoruś. W sumie 160 zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Dla mnie to jest pierwszy krok w kierunku dużych sukcesów, na przykład na Mistrzostwach Europy. Bardzo poważne zawody. W finale ostra walka o każdy punkt trwała do ostatniego strzału. Nie było łatwo wygrać w gronie tak wielu świetnych zawodników, tym cenniejszy jest ten puchar. Wręczanie nagród uświetniły swoją obecnością aż dwie mistrzynie olimpijskie. Jedna z Wilna, druga z Grodna, ale obecnie trenuje młodzież w Białymstoku. Jestem niezwykle wdzięczna tej grupie entuzjastów, którzy w naszej części Europy odradzają tę dyscyplinę wręcz z popiołów. Wszyscy pamiętamy upadek strzelectwa po rozpadzie ZSRR. Dziś widzę, jak ono się odradza w Polsce, także na Litwie, między innymi dzięki takim turniejom. Innego rodzaju zawody już od 14 lat uprawiają czytelnicy Kuriera Wileńskiego. Jedyny polski dziennik na Litwie organizuje plebiscyt na Polaka Roku. Ostatnio w tej zabawie prowadzi rejon solecznicki. Przed rokiem kryształowy trofeum odebrał mer Zdzisław Palewicz. Teraz wygrała radna i nauczycielka polskiej szkoły Jadwiga Sienkiewicz. Wierzyłam w to, że trafia do dziesiątki, ale nie wierzyłam, że zostanę zwycięzczynią. Trochę takie było zaskoczenie, bo myślałam o innych ludziach, bo miałam swego faworyta. Myślałam, że oni więcej ode mnie zrobili. Polaka Roku wyłoniono z dziesiątki finalistów. Podczas wręczania nagrody wszyscy znaleźli się na scenie. Zwykle stanowią przekrój polskiej społeczności. Nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, kapłani, politycy i samorządowcy. W tym roku dominowali działacze związani z polską oświatą, która ostatnio jest mocno zagrożona. Zwycięstwo pani Jadwigi dla wielu było jednak zaskoczeniem i odkryciem. Zobaczyłam, ile ona robi, chociaż tego nie widać, nigdzie nie afiszuje się, osoba jest bardzo skromna, ale ta praca, co ona zrobiła i ta nadal robi, jest ogromna, nie do przecenienia. I to właśnie cieszy, że ludzie nareszcie zauważają takich, które no, nie są na pierwszych stronach, ale pracują na co dzień i to czytelnicy docenili. Jak zostać Polakiem Roku? Liczy się grupa poparcia wycinająca kupony z gazety, ale przede wszystkim całokształt zasług dla polskości i nie tylko. Pani Jadwiga pracę w polskiej początkówce łączy z obowiązkami radnej, przewodniczy lokalnej macierzy szkolnej i od lat śpiewa w zespole Solczanie. Dosyć to trudno, bo po pracy trzeba biegnąć gdzieś na spotkanie. W samorządzie mamy posiedzenie od godziny drugiej, więc trzecia. Próba chóru o piątej, więc bywa tak, że wychodzę z rana i wracam późno. No, tak się poświęcam tej pracy. Na Litwę dotarła wreszcie zima, ale kwestia ogrzewania i niebotycznych rachunków rozpaliła gorącą dyskusję jeszcze zanim nastały mrozy. Każda partia w roku wyborczym ma własną receptę na tę bolączkę. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie przypomniała, że tylko w rejonie wileńskim, gdzie rządzi niepodzielnie, władze lokalne dopłacają do ogrzewania. Teraz także w Wilnie Polacy proponują poszerzyć krąg osób wspieranych i wypłacić zapomogę wszystkim emerytom oraz rodzinom niezamożnym. Te wsparcie otrzymałoby około 120 tysięcy rodzin według naszych obliczeń i około 400 tysięcy Wilnian. Pełnomocnik rządu na okręg wileński zaskarżył jednak decyzję władz rejonu wileńskiego o subsydiach na ogrzewanie. Radni nie dali za wygraną i dopracowali uchwałę. Od 1 lutego wchodzi nowy tryb utrzymujący dopłaty dla ciepłowni. Trochę, znaczy przepatrzyliśmy tą uchwałę z 9 roku, trochę inaczej my się spisali my jej, dlatego że teraz cena bardzo waha się. To teraz my ustaliliśmy, że możemy subsydiować do 8 centów
i przywiązaliśmy do średniej krajowej ceny na ciepło. Rejon Wileński może sobie na to pozwolić, bo nie jest zadłużony, a stolica Litwy tonie w długach. Ja myślę, że to nie są ogromne pieniądze w skali Wilna. To jest 2% od budżetu. Zadłużenie jest 70% budżetu, tak więc tutaj te pieniądze nie uratują budżetu, a rezerwy są praktycznie w każdej działce budżetowej. Dopłaty nie rozwiązują jednak problemu. Zdaniem liderów polskiej akcji wyborczej, panaceum dla Litwy to biopaliwa. W rejonie wileńskim działają już 3 biokotłownie. Wkrótce pierwsza taka ciepłownia ruszy także w Wilnie, w Nowej Wilejce. To ciepło stanieje prawie dwukrotnie, przynajmniej na 60%, ale też nie będziemy mieli na wsi ziem leżących u górem, a takich mamy dzisiaj prawie 1 000 000 hektarów, to jest ogromne polacie ziemi. Ludzie mieliby na wsi pracę, bo ktoś musiałby tę ziemię orabiać. Czy wyborcy dadzą szansę polskim politykom na realizację tych planów? Dowiemy się jesienią po wyborach sejmowych. 11 pracowników litewskich kolei państwowych ukarano za używanie w czasie pracy języka polskiego i rosyjskiego zamiast państwowego języka litewskiego. Ukarani są narodowości polskie, rosyjskie, białoruskie, ale też litewskie. W ramach kary wszystkich pozbawiono dodatku do pensji. Pomoc prawną ukaranym zaproponowała Europejska Fundacja Praw Człowieka, bo zdaniem niektórych prawników kara jest bezprawna. Bo kodeks pracy, a mianowicie artykuł 237, nie zna takiej kary jako kara pieniężna. 237 artykuł uznaje upomnienie, uprzedzenie, strogie uprzedzenie albo zwolnienie z pracy. Grzywny pieniężnej nie ma. Decyzja spółki Lotowoz-Geleżinkelej nie jest zgodna z prawem. Ukarani mają wielkie szanse za wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie nagany. Ani jeden z ukaranych kolejarzy nie skorzystał z oferty pomocy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Żaden z pracowników nie zgodził się na ujawnienie mediom swojego nazwiska i okoliczności ukarania. Boją się możliwe stracenie pracy. Wiemy, jaka sytuacja jest na rynku pracy na Litwie, gdzie bezrobocie sięga w granicach do 20%, dlatego te osoby automatycznie boją się o te rzeczy. Wiemy, że te wypadki w firmach prywatnych, zatrudnienia osób innych narodowości były nagminne, naruszane prawa. I to moim zdaniem pierwszy raz, kiedy to wypłynęło na szerokie wody i do mediów trafiła informacja o tym, że takie problemy są faktycznie. I co notabene paradoksalnie, nie tyle nawet w spółkach prywatnych to wypłynęło, a w spółce państwowej. To jest w ogóle w XXI wieku i w Unii Europejskiej jest bardzo ciężko zrozumiałe. Wody w usta nabrała też dyrekcja litewskich kolei, ograniczając się do krótkiego oświadczenia mailowego. Spółka Lotowoz-Geleżinkelej podejmuje wiele starań, by zapewnić bezpieczeństwo przewozu ładunków i pasażerów. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa jest należyte używanie przez pracowników języka państwowego podczas wykonywania obowiązków służbowych. Na Litwie od 2010 roku obowiązuje zakaz używania w urzędach języka innego niż litewski. Osobom używającym w urzędach państwowych języka mniejszości narodowych grozi kara. Ustawa o języku państwowym obowiązuje stosowanie języka państwowego w pracy publicznej i wykonując zawód publiczny. W tym aspekcie pracownicy, którzy bezpośrednio są związani z tym, z zabezpieczeniem ruchu na kolei, naturalnie powinni stosować język państwowy, aby każdy mógł zrozumieć. Trudno dociec, czy kolejarzy ukarano za używanie języka niepaństwowego podczas wykonywania obowiązków służbowych, czy w czasie koleżeńskiej rozmowy. Pan Ryszard pracował na kolei 45 lat. Od 3 lat jest na emeryturze. Przyznał jednak, że i za jego czasów kwestie języka państwowego były w spółce podnoszone. Dyrektor powiedział, że jest takie rozporządzenie, dyrektywy, żeby na pracy tylko rozmawiali po litewsku. Inaczej będą nakazali i sam dyrektor, a dyrektor od siebie już i swoich pracowników. Że jeśli między sobą spotykamy się, to sam Polek z Polakiem nie można było. I między sobą, i do pracy, i przy obiedzie, wszędzie musieli rozmawiać po litewsku. Pan Ryszard przyznaje, że rozumie niechęć kolegów do rozmowy z mediami, z obawy przed restrykcjami w pracy albo jej utratą. A jeśli ja całe życie przepracował 45 lat i do pensji zostaje tam rok, drugi, chcąc nie chcąc, musisz dociągnąć.
wykonywać to, co każą. Mieczysław Borusewicz, starosta Niemenczyna, przyznaje, że coraz częściej mieszkańcy Litwy unikają w pracy rozmów w języku ojczystym. Zauważa się to nawet w małych miejscowościach, gdzie ludzie się znają, ale wolą nie ryzykować. To jest wynik bojaźni. Jest praktyka życiowa, że człowiek już wiedział, że ktoś ucierpiał i po prostu człowiek nie chce nastąpić na te grable te same. Ostatnio stosunki narodowościowe na Litwie są bardzo napięte. Znajomość języka państwowego stawiana jest na ostrzu noża, lecz nie zawsze zasadna. Na targu, w targowisku w Niemczyni, napisali skargę do mnie na moją pracowniczkę, która pracuje kasjerką, że ona nie zna języka państwowego. Ja musiałam tłumaczyć się jako starosta, że moja pracowniczka egzamin zdała, że jest odpowiedni dokument potwierdzający, i tak dalej. No i po prostu, ale ta osoba, chcę powiedzieć tego, że on nie chciał płacić, wykorzystał ten polityczny, że tak można powiedzieć, akcent. Sprawa kolejarzy to pierwszy tak spektakularny przykład ukarania pracowników za nieużywanie języka państwowego. Mejszagola, miasteczko w 25 km na północ od Wilna. To etniczne polsko-litewskie pogranicze, gdzie zawsze ścierały się wpływy różnych narodów i kultur. Mejszagola uchodzi za jedną z najstarszych osad na Litwie. W czasach pogańskich miał się tu mieścić zamek wielkich książąt litewskich, a po przekazaniu władzy Władysławowi Jagielle w Mejszagole mieszkał i tu rzekomo został pochowany książę Olgierd. Z nadania króla Jagielły w Mejszagole stanął jeden z 7 pierwszych na Litwie kościołów, rozbudowany później przez króla Zygmunta Augusta II. Dziś Mejszagola pozostaje prężnym ośrodkiem polskości. Polacy zamieszkują przelegające wsie Gudelinę, Korwie i Kiemiele. W Mejszagole zachował się piękny dworek Huwałtów, ostatnich właścicieli miasteczka. Ostatnimi czasy Mejszagole upodobali prezydenci. Lech Kaczyński, Waldas Adamkus i Bronisław Komorowski odwiedzali legendarnego księdza, pralata Józefa Obrymskiego, nazywanego patriarchą Wileńszczyzny. Ksiądz pralat przeżył 105 lat. Znaczną część życia poświęcił Mejszagole. Pół roku temu litewscy Polacy pożegnali księdza. Dziś właśnie jemu zdedykowano płytę kolęd, którą wydał chór i schola parafii w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mejszagole. Bardzo właśnie chcieliśmy zdążyć z tą datą. No i to, że sam ksiądz lubił śpiewać i słuchać kolęd, to bez wątpienia każdy wie o tym. Jego taką dominującą cechą to było śpiewanie tubalnym głosem. On zawsze witał nas w progu, kiedy tylko wchodziliśmy, uwielbiał te nasze spotkania. Trzymał nas zawsze za ręce i nie pozwalał nam wychodzić. I właśnie, i zaśpiewajcie coś jeszcze. Niemało członków wyrosło z bardzo dawno zależonej scholi dziecięcej pod nazwą Szpaczki. Bo Szpaczki dał taką nazwę ksiądz pralat. Trzeba było to po cichu, po kryjomu, bo zaraz dla nas tam nic nie groziło. Ewentualnie trochę tam w szkole by tam ktoś może palcem pokiwałby, nie? A raczej dla prolata więcej było nieprzyjemności. W prezentacji płyty uczestniczyła siostra Irena, którą kiedyś zaprosił do prowadzenia scholi ksiądz pralat. Siostrę Irenę zastąpiła później młoda Violeta. Wówczas nikt chyba nie przypuszczał, że zakotwicza ona w mejszegolskiej scholi na długo, pod czujnym okiem pralata scementuje lokalną społeczność, co po latach zaowocuje wydaniem płyty. Na początku wielka radość, a później łzy w oczach, że to jest moje dzieci, początek moich dzieci, już przeszło drugie pokolenie. Świetna sprawa, że jest chór. Violeta jest niesamowicie ambitna i zaczęła troszeczkę podnosić poprzeczkę. To już nie było takie sobie śpiewanie gdzieś tam tylko na mszach, ale to było raczej już takie wyzwanie. Ciągle nowe pieśni, cztery głosy. Teraz wciągamy w to dzieci, które automatycznie stoją z nami na chórze, zaczynają śpiewać, znają te wszystkie pieśni. Schola nie ma ambicji gwiazdorskich. Uczestnicy zdają sobie sprawę ze swoich ograniczonych możliwości. Ochoczo jednak wzięli udział w przeglądzie chórów kościelnych w Warszawie. 27 chórów najlepszych z Polski, które po 3-4 tygodnie mają swoje tournée po Europie, jeżdżą, koncertują. To są omal profesjonalne, bo tam jest kierownik, jest tego. Oni pytają, kto u was jest, no, czy ma jakiś etat. No kto tu ma etat? Tyle na dziś. Żegnamy się z Wilna. Do zobaczenia za tydzień. A w naszej kolejnej audycji opowiemy o tym, że zamówienie po polsku w Wilnie można nie tylko dostać grzywnę, ale i zostać pobitym.